Cześć wszystkim, właśnie wyszedłem z akademika i ruszam do Tajlandii. Jankę zostawiam w Pekinie, a sam jadę się bawić. Zostańcie ze mną. Miałem lecieć samolotem, a jestem na dworcu, zapytacie? No tak, bo żeby przycebulić trochę cebulionów, to lecę z Tianjinu. Tianjin znajduje się pół godziny od Pekinu, szybkim pociągiem, normalnym koło 3. I cóż, no, żeby przycebulić właśnie kupiłem bilety, więc właśnie idę odebrać bilety, jadę do Tianjinu i widzimy się już tam. No i właśnie tak stoimy zawsze w kolejce po bilety, bo nie możemy ich odebrać w automatach. A inni ludzie to nie wiem, albo nie potrafią, albo chcą kupić bilet. Ale takiej kolejki na lotnisku to się nie spodziewałem. Zobaczymy, co będzie dalej. Dobrze, że mam jeszcze 2 godziny do wejścia na pokład. Chińczycy jak zawsze jedzą zupki chińskie, podstawa zdrowej diety na lotniskach, w podróży, w pociągu, zawsze. Doleciałem. Miałem straszną podróż ze strasznymi ludźmi przy mnie. Ale no cóż, na razie chyba się trochę prześpię, bo jest 4:30 i muszę się zdrzemnąć. Bo i tak przecież nie pójdę do hostelu o tej godzinie. Widzimy się w mieście. Takie pyszności na grillu. Śniadanie kupione, smażona grillowana ryba. Poprosiłem o dużo ostrego, bo lubię ostre. Do tego ryż. Tutaj mamy banany smażone i frytki. Przepyszne rzeczy. Za 40 batów kupiłem całą torbę tych przysmaków. Zaraz zobaczymy, jak smakują. Tutaj mam banana smażonego. Proszę bardzo. Zupełnie inna odmiana banana. Nie smakuje jak nasz, ale bardzo fajnie osmażony jest. A to frytka. O, proszę. Ziemniak też nie smakuje jak nasze ziemniaki. Jest bardzo żółty w środku. Ale bardzo, bardzo fajnie smakuje. Czegoś takiego słodkiego było mi trzeba. A tutaj jeszcze inny banan. Banan z biurkami kokosowymi. No niebo w gębie. Albo jak to mawiał klasyk, niebo w ziemi. Pycha.
Pierwsze spostrzeżenie? Pełno śmieci. Nie chodzę właśnie w tych turystycznych dzielnicach i po prostu aż roi się od śmieci. Ale ludzie są bardzo uśmiechnięci, każdy się wita, jest po prostu cudownie. Dawno już nie widziałem po prostu tylu uśmiechniętych ludzi na ulicach. Biznes jednośladowców jest tutaj bardzo rozwinięty i właściwie na każdym kroku widać skutery albo jakieś inne motorowery. I właśnie dlatego teraz idę przy ogromnych hangarach, gdzie można naprawić, kupić, zrobić wszystko, co się chce ze swoim motorowerem. Doszedłem do mariny i przepłynę się promem. Co prawda jest to jakieś 300 metrów, ale się przepłynę. Kosztowało mnie to 15 batów. To było niespodziewanie szybkie, ale bardzo przyjemne. A to właśnie mój hostel. Jeszcze nie wszedłem do pokoju, ale recepcja jest fajna. Jest na zewnątrz. Na dole mamy kwiatowy targ i naprawdę robi wrażenie. No to czas pokazać wam mój pokój. Zapraszam. I raz. I dwa, i wchodzimy. Proszę bardzo, oto mój cały pokój. Łóżko jest, nie na ziemi. Z tyłu jest komoda. Dam radę. Jeszcze raz na mnie. I cóż, no, walnąć się można. Jest okej. No to dzisiaj będzie spanie. W końcu. Jestem na nogach od... Właściwie nie wiem ilu godzin.